Nagrałam go, jak gdzieś dzwonił. Halo, no wreszcie, puść młodą. Gdzie jest moje córka? Nie wiem. Niech pan go puści, spokojnie. Proszę go puścić. Do kogo dzwoniłeś, do Krystiana? Jakiego Krystiana? Krystiana Kowalskiego, przestań ze mnie robić idiotę, dobrze? Krystian Kowalski? Nowy chłopak Aśki? Co on ma z tym wspólnego? Zaraz, Krystian Kowalski jest chłopakiem Aśki? Tak, ale nie do niego dzwoniłem. Dzwoniłem do Aśki. Dlaczego? Bo słyszałem, jak nagrywała się komuś na pocztę. Mówiła coś o Basi. Jak mnie zobaczyła, to rozłączyła się i zwiała. Dlatego do niej dzwoniłem. I gdzie Aśka jest teraz? A skąd mam wiedzieć? Pilnujko. Idę z nim. A gdzie ty się wybierasz? Do koleżanki. Gdzie jest moje dziecko? Skąd mam wiedzieć? Słuchaj, Krystian Kowalski, twój chłopak został zatrzymany przez policję. Myślisz, że długo będzie cię krył? Nie wiem, o co pani chodzi, ja nic nie zrobiłam. Policja zaraz po ciebie przyjedzie. Dajcie mi spokój. Słuchaj, jak małej coś się stanie, to odpowiesz nie tylko za uprowadzenie, ale też za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Nic jej się nie stanie. Oddaj mi moje dziecko, dlaczego ją porwałaś? Chciałam tylko trochę kasy na koncert, to tyle, przepraszam. Gdzie ona jest? W piwnicy. Dawaj klucze. Która to piwnica? Tutaj. Basia! 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 Gdzie ona jest? Była tu przez cały czas. No ale jej nie ma, gdzie ona jest? Co zrobiłaś mojej córce? Nic, przysięgam, nic. Przynosiłam jej jedzenie i picie. Ty potworze! Spokojnie. Zobaczcie, okno jest otwarte. Może Basi udało się stąd wydostać i jest gdzieś na zewnątrz. Chodź tutaj. Basia? Basia? Basiu? Basia! Basiu! Basiu! Słuchaj, jeśli coś się stało, to ja Basia. Nie wiem, co ci zrobię. Basia, kochanie, gdzie jesteś? Basiu! Basia! Basiu! Mamo? Basiu! Mamo! Pomóżmy. Kochanie, to ja! Już jesteś bezpieczna. Tak się ciebie bałam. Ja nie chciałam, żebyś się bała. Aśka powiedziała, że ma dla mnie niespodziankę. To nie twoja wina, kochanie. Nie twoja. Kocham cię. Ja naprawdę nie chciałam, żeby się to stało. Nie odzywaj się. Pogotowie? Proszę przysłać karetkę. Ulica Kwiatowa 12.